Tak, uważam to za wielki sukces zespołu, który wnioskował o zmianę, to jest Ośrodka Mieści Społecznej imienia Ferdynanda Lassala. Podjęliśmy interwencję w sprawie skandalicznych warunków pracy w tym szpitalu. Rzeczywiście pracownicy byli zatrudnieni za stawkę 3,70 za godzinę na czarno, bez prawa do urlopu, bez prawa do leczenia się. I nasza interwencja odniosła skutek. W przyszłym roku, w kolejnym postępowaniu, jest obowiązek, aby firma zatrudniała pracowników na umowach o pracę.